Cześć, Shoe Lovers! Dzisiaj będzie zapowiadany już od jakiegoś czasu film, w którym opowiem Wam, jak optycznie zmniejszyć stopę. To jest film dedykowany rzeczywiście dziewczynom z większymi stopami, które prosiły mnie właśnie o nakręcenie czegoś takiego. Także uwaga dziewczyny! Nigdy nie zmniejszycie stopy, to jest oczywiste tak naprawdę, ale możecie zastosować takich kilka optycznych sztuczek, które sprawią, że Wasza stopa, Wasze stopy będą wyglądały na mniejsze. Pierwsza i podstawowa rzecz, którą doradzi Wam każdy, to jest noszenie butów na obcasie. Nie musi być to obcas 10 cm, może być 5 cm, ale w momencie, kiedy nasza stopa ma na przykład rozmiar 40 i poprzez to, że zaczyna się robić taka na wzniesieniu, powiedzmy, jeżeli jest obcas, to ona się zwęża w ten sposób i ta długość oczywiście od razu robi się optycznie mniejsza, także obcasy. Jest to chyba najlepszy sposób i najbardziej sprawdzony. Dobrze robią też na przykład koturny, ponieważ koturny oprócz tego, że tak jakby skracają naszą stopę na długość, to jeszcze troszeczkę podnoszą ją na wysokość i zawsze właśnie przy koturnie czy przy platformie ta długość będzie neutralizowana optycznie przez właśnie wysokość. Także to jest pierwsza rzecz. Drugi trik to są buty z ozdobami z przodu. Najlepiej z dużymi, mogą to być kokardy, czy jakieś klamry, czy nawet poprzeczne, ale szerokie paski. Wtedy przód stopy będzie wydawał się drobniejszy. Jeżeli chodzi na przykład o sandały czy buty na lato, to przy dużej stopie najlepiej wystrzegać się na przykład, jeżeli oczywiście przeszkadza nam ten rozmiar naszej stopy, bo ten film jest dedykowany takim osobom, które, że tak powiem, mają z tym jakiś problem. To właśnie najlepiej unikać jakichś japonek czy sandałów, które pokazują dużą część naszej stopy, bo to optycznie sprawia, że ona wydaje się większa. Natomiast właśnie fajnie jest postawić na takie sandałki, które będą miały te poprzeczne paski. Mogą być nawet drobniejsze, ale dużo poprzecznych elementów czy właśnie ozdób. I wtedy będzie to wszystko lepiej troszkę wyglądało. Jest też taka metoda, że można na zasadzie kontrastu nosić buty z zabudowanym przodem, odkrytym tyłem lub na odwrót, zabudowanym tyłem, odkrytym przodem, czyli zabudowany tył, wiadomo, ta pięta i to też optycznie będzie sprawiało, że stopa będzie wydawała się mniejsza. Takim trikiem, który na dobrą sprawę można zastosować zawsze i wszędzie, troszkę zmniejszającym, jest po prostu kolor czarny, ale nie tylko czarny, czarny, granatowy, ciemny burgund, bądź ciemnozielony i tak dalej, i tak dalej. Ciemna gama kolorystyczna sprawi, że stopy też będą wydawały się mniejsze. Co ciekawe, wydaje mi się, że troszeczkę zmniejszają stopę również bodki, tak wizualnie odbierają przez te takie linie z przodu, odbierają trochę tego rozmiaru dużym stopom. Także to też jest ciekawe obuwie na rozwiązanie tego problemu, a tym bardziej, że zbliża się teraz jesień, także możecie się rozglądać właśnie za jakimiś fajnymi bodkami. Taką podstawową zasadą, którą można zastosować, jeżeli chcemy, żeby nasza stopa wyglądała na mniejszą, są okrągłe noski lub ścięte. Pojawiają się teraz ścięte powoli noski przy butach, które, że tak powiem, wracają z lamusa. Bardzo dawno temu takie były modne, ale teraz znowu zaczynają być z przodu po prostu ścięte w ten sposób, albo właśnie okrągłe. Niestety przy dużym rozmiarze stopy, jeżeli nie lubimy tego u siebie, to nie stawiałabym na buty w szpic, ponieważ buty w szpic dodają nam długości stopy. To jest, wydaje mi się, oczywiste. I to by było na tyle takich sztuczek, które sprawią, że Wasze stopy będą wyglądały na mniejsze wizualnie. Te rzeczy są bardzo proste. Na przykład przy butach, na przykład w zwykłych balerinach, niekoniecznie musicie kupować specjalnie baleriny z jakimiś kwiatkami i tak dalej, czy kokardami. Możecie po prostu same sobie coś takiego dokleić, żeby nie kupować nowych butów. A ostatnia moja rada i wydaje mi się najważniejsza, uwaga, kazanie od Shoe Love, to jest pokochać siebie, pokochać swoje duże stopy i tak naprawdę się nie przejmować. Zwyczajnie. Stopy to nie jest najważniejsza część naszego ciała. Koniec! No jejku, każdy ma wady. No, ty masz duże stopy, ja mam, nie wiem, nie mam wcięcia w talii, czy tam ktoś jest niski, mu to nie pasuje. Ale tak naprawdę ktoś na ulicy nie zwróci na to uwagi. To jest tylko kwestia, jak my się same z tym czujemy. Jeżeli się godzimy z jakimiś swoimi wadami, czujemy się fajnie, czujemy się pewne siebie, to naprawdę nikt nie zwróci uwagi na stopy. A nawet jeżeli zwróci uwagę, to od ciebie czuć taką energię, że akceptujesz siebie i
tak jakby tak jak ty siebie odbierasz, tak będą cię odbierać inni ludzie, więc nie warto się przejmować. I tym akcentem, takim trochę, wiecie, takim life coachowym, kończę ten film. Pa, do zobaczenia!